Siema, z tej strony Domanu i witam was niezwykle uroczyście w pierwszym lipcowym materiale na tym kanale, w którym zajmiemy się jednym z ostatnich, a może nawet ostatnim składem hybrydą prezentowanym w FIFA 21. Natomiast z racji na miesiąc, który mamy, z racji, że 21 już niedługo zostanie odłożona na wieczny spoczynek, ta drużyna jest oczywiście mocna, szalona i dość droga, no ale co też ważne, jest ona zbudowana na pełnym zgraniu i nie ma tutaj sytuacji, że jakiś boczny obrońca występuje jako SIO, mając przy tym na przykład 6 grania. Czy trzymając się sztywno etykiety można jeszcze funkcjonować w 21 i to w czasach, gdy każdy ma już potężny zespół? O tym porozmawiamy za chwilę, a będąc na wstępie pragnę jeszcze ogłosić, że u partnera Kartomanii Diablo Chairs dostępne są kultowe fotele Diablo X1 2 do wyboru w dwóch wersjach kolorystycznych, Aqua Blue oraz Candy Rose. Charakteryzują się one sprawdzonymi rozwiązaniami, wysoką jakością i niepowtarzalnym designem, który pomoże zorganizować wyjątkowy setup gamingowy. Dostępne rozmiary foteli to Kids i Normal, a ja przypominam jeszcze, że kod Kartomania daje na nie oraz wszystkie pozostałe produkty od Diablo Chairs 5% zniżki. Zniżka przydałaby się również na niektóre karty z prezentowanego dzisiaj składu, który w samej grze oparty został na formacji 5-2-1-2. Essien występuje więc jako środkowy obrońca, w czym jest naprawdę dobry. Hernandez i Zambrotta zostali cofniętymi skrzydłowymi, a w ataku znalazło się trzech gości, którzy mają 5 gwiazdek sztuczek. No jak wiemy, jest to coś, na czym zależy niejednemu graczowi. Natomiast to, na czym zależy mi, to żeby w ogrywanej przeze mnie drużynie cały czas znajdował się Johan Cruyff. Jak pamiętamy, ja kartę Holendra trafiłem kilka dobrych miesięcy temu w jednej z paczek zawierających ikonę i wtedy oczywiście bardzo cieszyłem się, że dostałem tego zawodnika, no ale nie przypuszczałem jeszcze, że będzie to karta endgame'owa. Nigdy tego nie mówiłem, lecz teraz już wiem, że na pewno będę tęsknić za Cruyffem w FIFA 21, no bo on po prostu idealnie wstrzelił się w silnik gry i pomimo tego, że jego statystyki na tej bądź co bądź średniej wersji karty nie wyglądają już jakoś fenomenalnie na tle chociażby totsów, to Johan i tak zamiata wszystkich jak leci i cały czas potrafi wygrywać w pojedynkę trudne mecze, strzelając w nich nawet hat-tricka. Niesamowity gość, nie spodziewałem się, że tak bardzo się z nim zżyje, ale nie przypuszczałem też, że w FIFA 21 spore wrażenie zrobi na mnie chociażby Toc Gorecki. Niemiec w przeszłości miał już kilka niesamowitych kart, miał nawet kartę w gangu Nainggolana, jednak jak pamiętamy, wtedy nie potrafił wpasować się on jakoś nadzwyczajnie dobrze w silnik gry i dla niektórych graczy był wręcz przeciętny. No a teraz to już jest jednak inna historia, no bo pomimo tego, że zwykła karta, czy też informy Gorecki nie robiły na nikim niesamowitego wrażenia, to ten Toc mający 4 gwiazdki sztuczek oraz słabsze nogi jest już być może lepszy nawet od samego Ruda Hulita i fantastycznie radzi sobie w środku pola z kartą z drużyny sezonu De Jonga, którą już pokazywaliśmy na tym kanale, no i mówiliśmy o jej licznych zaletach. Niestety nieco gorzej sprawa wygląda z lewą stroną tego składu, bo obiektywnie przyznać trzeba, że wśród tanich lewych skrzydłowych zdecydowanie lepszym piłkarzem od Bamby jest chociażby trudny do wkomponowania w skład Nani. Oczywiście Francuz posiadający 99 tempa i 5 gwiazdek sztuczek jest zawodnikiem, u którego trudno znaleźć jakąś poważną wadę, ale Portugalczyk mimo wszystko stoi od niego o jeden poziom wyżej. I tak samo rozpatrując tych piłkarzy w kontekście najlepszych zawodników dostępnych w grze, to pomimo faktu, iż Hernandez przez cały mecz biega od jednego pola karnego do drugiego i daje tym niesamowite wsparcie swym kolegom, to również zauważalnie lepszy od niego jest po prostu cały czas Alphonso Davies w wersji Team of the Season, czy oczywiście wersji Toty, do którego już chyba raczej nikt nie będzie mieć startu aż do końca gry. Co też ciekawe, obecnie zdecydowanie widać również, że Zambrotta, który jest ulubionym środkowym obrońcą wielu graczy, o wiele lepiej radzi sobie właśnie w środku defensywy niż na swej nominalnej pozycji, gdzie występował w tym zespole. Oczywiście Włoch jako prawy obrońca jest znakomity, ale w środku niektórzy uważają go wręcz za najlepszego stopera FIFA 21, no i patrząc na grę Włocha, no czasem trudno jest obalić tę tezę. Z tym, że akurat tutaj, tak jak wspomniałem, najbliżej bramkarza grali omawiani już na tym kanale Essien i Ferdinand w wersji Historia Ikon oraz jeden z najbardziej znienawidzonych zawodników w 21, czyli Joe Gomez w wersji Player Moments, którego można faktycznie nie lubić, ale nie zmieni to faktu, że Anglik jest potężny, ma 90 tempa, 91 defa, 88 fizyczności i aż 80 dryblingu, a więc jak na środku
środkowego obrońcę, jest on bardzo żwawy i gra bardzo podobnie do jakiegoś ogarniętego bocznego defensora przestawionego na środek, no takiego jak chociażby Mbabu. Gomeza można więc naprawdę nie lubić, ale nie zmienia to faktu, że jest on rzeźnikiem, który poradzi sobie na każdej defensywnej pozycji i jest świetnym uzupełnieniem tej na dobrą sprawę endgame'owej drużyny wartej miliony, świetnie radzącej sobie nawet pomimo braku nominalnych bocznych obrońców na środku defensywy, którą nawet na etapie lipca gra się bardzo przyjemnie, bowiem tutaj nie ma jakiegoś słabego ogniwa. Tutaj są gracze wyłącznie dobrzy i jeszcze lepsi, uzupełniający się nawzajem z wykorzystaniem całej szerokości boiska i mający za sobą Van der Sara, będącego cały czas jednym z najlepszych bramkarzy w grze. Natomiast to, co na etapie lipca zawsze już nieco denerwuje przy tego typu drużynach, to fakt, że podobnych składów można zrobić wiele. Wysoko ocenionych i niewiele słabszych kart jest tyle, że nawet dość biedni gracze mają możliwość zbudowania ogarniętej drużyny. No i pamiętam nawet, że rekordowo na zakończenie FIFA 18 przepotężny endgame'owy zespół z kartami ocenionymi na 90 albo nawet więcej stworzyłem zaledwo ponad 300 tysięcy monet. Więc no tak to już ostatnio jest w FIFA, że cały rok gramy, cały rok się staramy, żeby ostatecznie skończyć ze świetnym składem, który realnie nie jest o wiele lepszy od tego, co posiada typowy gość FUT Champions czy pierwszej dywizji. No ale cóż, it's in the game, a na zakończenie wspomnę jeszcze tylko, że dzisiaj z moich ust nie padło ani jedno słowo na temat Oli, to znaczy Sancho, bo ten gość wymiata tak bardzo, że zasługuje na dedykowany materiał, który będzie jego wspomnieniem w FIFA 21. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!